Witamy w Byczynie, niewielkim mieście położonym na północy województwa opolskiego. To właśnie tu w 1588 roku przed hetmanem Janem Zamoyskim skapitulował książę Maksymilian Habsburg, co oznaczało koniec marzeń dworu wiedeńskiego o polskiej koronie. Ta bitwa zmieniła losy Polski. Byczyna to ważne miejsce na kartach polskiej i śląskiej historii. W epoce brązu, tutaj ludzie osiedlali się, więc archeolodzy podczas badań odkrywają w tych malutkich miejscowościach otaczających Byczynę właśnie pozostałości po dawnej kulturze i tej z epoki kamienia, z neolitu i tej późniejszej, czyli z epoki brązu. I tak mamy tą tradycję, która ciągnie się aż do okresu założenia właśnie tutaj miasta Byczyny. Byczyna jest miastem, które ma po pierwsze bardzo starą metrykę. Już od średniowiecza miasto to zostało otoczone owalem murów. Wewnątrz został pobudowany kościół gotycki, został kościół barokowy, ratusz. Te wszystkie elementy pozwalają uznać Byczynę miastem unikalnym w skali kraju, co najmniej w skali kraju, jeżeli nawet nie w skali europejskiej. Pierwsza wzmianka źródłowa o mieście pochodzi z 1228 roku, a nazwa zaliczana jest do nazw kulturowych i wywodzi się od staropolskiego wyrazu byczyna, którym określano miejsce hodowli lub wypasu byków. Byczyna trafiła do podręczników historii za sprawą Piotra z Byczyny, autora Kroniki Książąt Polskich. Byczyna ma wczesnośredniowieczny rodowód. Miasto powstało na miejscu dawnej osady z X-XI wieku, które w XIII wieku lokowano na prawie średzkim. Usytuowano je przy ważnym szlaku handlowym prowadzącym z zachodu na wschód, na niewielkim wzniesieniu w pobliżu rzeki Prosny, która w okolicach Byczyny stanowiła północną granicę Śląska. Zachowany do dziś zespół murów obronnych w Byczynie jest jednym z najstarszych w Polsce przykładów fortyfikacji miejskich powstałych w średniowieczu i nieprzerwanie trwających do dziś. Fortyfikacja, czyli same mury, baszty, bramy, one są pewną granicą miasta. I wewnątrz jest zachowany układ ulic, siatka, dokładnie taka jak w średniowieczu. Sprawdzaliśmy nawarstwienia kulturowe, które kiedyś tworzyły to miasto. Dzięki tym pracom udało nam się odkryć kilka ciekawych rzeczy. Między innymi pracownię skórniczą, obok niej wspaniale zachowana studnia. Kolejne pracownie, na przykład pracownia garncarska. Odkryliśmy pozostałości po założeniach architektonicznych, po domach średniowiecznych, coś co było częścią dawnego życia. Warto też nadmienić, że zwycięstwo Zamoyskiego pod Byczyną rozstrzygnęło walkę o tron Rzeczpospolitej po bezpotomnej śmierci Stefana Batorego i ugruntowało pozycję koronowanego w 1587 roku na króla Polski, królewicza szwedzkiego Zygmunta III Wazy. Śmiało więc można powiedzieć, że bez tej bitwy nie byłoby dziś w Warszawie słynnej kolumny Zygmunta, nie byłoby dynastii Wazów, potopu szwedzkiego, a także odsieczy wiedeńskiej. Byczyna to nie tylko pamiętna bitwa, to nie tylko wspaniałe zabytki, to ważne miejsce w historii Polski. Mało znany jest fakt, że miasto stało się jednym z głównych ośrodków życia literackiego na Śląsku. W XVI i XVII wieku mieszkańcy Byczyny posługiwali się prawie wyłącznie językiem polskim. W kościele ewangelickim nabożeństwa odprawiano w języku polskim, a dopiero później w języku niemieckim. Początki kościoła w Byczynie sięgają XI wieku, gdzie w miejscu obecnego kościoła stała drewniana świątynia. W połowie XIV wieku wybudowano obecny murowany kościół w stylu gotyckim. Wokół świątyni od połowy XI do XVIII wieku był usytuowany cmentarz. Przez trzy sezony badawcze bardzo długo odkrywaliśmy w szczątki
ponad 1087 osobników, w tym osób dorosłych, dzieci, kobiet i mężczyzn, którzy zostali pochowani dookoła kościoła. Mamy około 135 pochówków dziecięcych, bardzo dużo pochówków podwójnych i grobów zbiorowych. Tutaj zdarzają się również pochówki osób wyjątkowych, czyli są to osoby pochowane na klatce piersiowej, są to osoby, które mają pod żuchwami włożone ogromne kamienie. I jest to pewien proces, który archeolodzy lubią określać mianem pochówków antywampirycznych, czyli układając takiego zmarłego po jego śmierci, osoba, która to robiła, robiła to z czystą świadomością, ponieważ bała się powrotu tego zmarłego do świata żywych. A takich pochówków tutaj mamy ponad 35, więc należy sobie zadać pytanie, jacy ludzie mieszkali w naszej Byczynie? Z Byczyny pochodzi również żyjący w XVII wieku Maciej Guttgitter-Dobracki, prawnik i autor podręczników do nauki języka polskiego, którego król Polski, Michał Korybut-Wiśniowiecki, uczynił królewskim sekretarzem. Jego działalność świadczy o żywych kontaktach śląsko-polskich w XVII wieku. Przykłady spisanych po polsku pieśni, jak choćby Weselmy się wszyscy chwaląc Boga, Pieśń o Rabie czy Pieśń o Wojnie Byckiej, odnajdujemy w kancjonałach byczyńskich z XVIII wieku, przechowywanych w zakładzie imienia Ossolińskich we Wrocławiu. O wyjątkowości Byczyny w owym czasie może świadczyć również fakt, że mieszkała tu słynna śląska astronomka Maria Kunitia, autorka przełomowej pracy naukowej Urania Propitia, w tłumaczeniu Urania Łaskawa, czyli Astronomia Łatwa do Przyswojenia. W XIX wieku Byczyna była nazywana najszczęśliwszym miastem świata. A to dlatego, że przez kilkadziesiąt lat nikt tutaj nie umarł. Żyło się tu spokojnie aż do 1945 roku, kiedy to szczęście opuściło Byczynę. Miasto, chociaż nie miało żadnego znaczenia militarnego, zostało bardzo zniszczone przez wojska sowieckie. Niestety, wiele zniszczeń dotknęło także obiekty zabytkowe z ratuszem na czele. Przeprowadzone badania architektoniczne, archeologiczne, analiza stanu technicznego murów obronnych, fortyfikacji, właściwie całego tego zespołu, badania geologiczne wykazały, że ten zespół fortyfikacji jest w bardzo złym stanie. Działania ratunkowe muszą być podjęte natychmiast. Jest to podyktowane nie tylko tym złym stanem technicznym tych murów, ale kwestią bezpieczeństwa dla wszystkich zwiedzających. Dlatego konieczne jest podjęcie działań, które pomogą ocalić fortyfikacje i inne zabytki w Byczynie, aby przyszłe pokolenia mogły nadal zachwycać się tymi wyjątkowymi budowlami. Obraz Jana Matejki zaginął w trakcie Powstania Warszawskiego. Mistrz uwiecznił zwycięstwo pod Byczyną ku pokrzepieniu serc. Obrazu nie odnaleziono, ale do Byczyny warto przyjechać nie tylko ku pokrzepieniu serc.